Siedem rzeczy zaakcentowanych przez Boga. To prawda, że już wcześniej wiele razy Słowo Boże przez nas analizowane poświęcało sporo miejsca temu cudownemu wersetowi z Ewangelii Mateusza 18:20. Skoro jednak stanął nam znowu przed oczami w powyższym punkcie, chcę wskazać na kilka godnych uwagi szczegółów ukrytych w tym złotym wersecie wielkiej obietnicy. Już nie jeden czytelnik Biblii zwrócił uwagę na to, że znajdujemy w nim siedem rzeczy akcentowanych przez Boga. Albowiem, gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni do imienia mego, tam jestem pośród nich. O ten werset chodzi z Mateusza 18:20. Gdzie? To jest pierwsza rzecz, czyli Boże miejsce. Dwaj lub trzej, czyli Boża liczba. Zgromadzeni są, czyli Boża moc. Duch Święty jest tym, który zgromadza. Duch Święty jest zgromadzającym. Razem Boża jedność. Imię moje, Boże imię i centralny punkt zgromadzenia. Tam jestem ja, boska osoba i obecność. Pośrodku nich, Boże centrum. Gdzie dwaj lub trzej zgromadzeni są razem w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Oby nasze serca zostały wypełnione tą błogosławioną pełnią, która udostępniona jest nam w tej prostej, a jednak tak przemożnej obietnicy Zbawiciela.